Kolejny wykład z cyklu Arcydzieła Arcymyśli pod tytułem Twierdza Poznań wygłosi profesor Zbigniew Pilarczyk z Wydziału Historycznego UAE. Chcę Państwa zaprosić do XIX-wiecznego Poznania, konkretnie do Twierdzy Poznań, nazywanej wtedy Festung Posen, ponieważ Wielkopolska była ziemiami, które należały do zaboru pruskiego. Jest rok 1815. W Wiedniu obraduje tak zwany Kongres Wiedeński, który na nowo będzie decydował o kształcie XIX-wiecznej Europy. Na Kongresie Wiedeńskim, w którym uczestniczą wszyscy panujący, a przede wszystkim dwóch głównych aktorów, król pruski Fryderyk Wilhelm III i car rosyjski Aleksander I, postanowili podzielić ten tort, który pozostał po Napoleonie, według swojego wyobrażenia. Również przedmiotem obrad stały się ziemie polskie. I tym sposobem Kongres Wiedeński stał się miejscem, w którym powstaje tak zwane Wielkie Księstwo Poznańskie. Ziemie Wielkopolski, które praktycznie w całości zostały włączone. Tak mniej więcej wyglądała ówczesna Europa, którą podzielono na skutek umowy, do której doszło na Kongresie Wiedeńskim. A tak wyglądały ziemie polskie. Pokazuję tę mapę również dlatego, żeby zilustrować, w jakim miejscu znalazł się Poznań pod względem strategicznym. Okazało się, że po dokonaniu podziału na Wielkie Księstwo Poznańskie, które należało do Królestwa Pruskiego i Królestwa Polskiego, które było częścią Imperium Rosyjskiego, Poznań znalazł się 70 km od granicy prusko-rosyjskiej. Oczywiście ta współpraca cara Aleksandra z królem pruskim nie była współpracą polegającą na tym, że to dwóch sojuszników ze sobą rozmawia, ale wręcz powiedziałbym dwóch odwiecznych wrogów. I stąd też Polska została niejako podzielona, dosłownie w przenośni, granicą, która stała się bardzo gorącą granicą. Poznań w tym całym układzie znalazł się, jak powiedziałem, w strategicznie bardzo ważnym miejscu, co niewątpliwie za chwilę zaważy na tym, że trzeba, czy władze pruskie, szczególnie władze wojskowe, będą poważnie myślały o tym, żeby w Poznaniu ustanowić ważny punkt fortyfikacyjny, ważną twierdzę. Ta sytuacja polityczna sprawiła, że zaczęto budować duże ilości twierdz. Twierdze od XVII wieku były tymi miejscami, które wyznaczały system obrony państwa, system obrony granicy. Ten sposób umacniania państwa za pomocą wielkich twierdz przetrwał do początków XIX wieku. I tym sposobem również Poznań stał się takim miejscem, o którym myślano, żeby je wzmocnić. A wzmocnić je trzeba było, ponieważ jak pokazuje to plan z 1803 roku, Poznań w zasadzie był miastem bezbronnym. W dalszym ciągu jedynym elementem, który umacniał miasto, chronił mieszkańców, były średniowieczne mury. Nie zachowały się żadne nowożytne dzieła, które pojawiały się na przestrzeni przełomu XVII-XVIII wieku. Były to dzieła ziemne, budowane właśnie z ziemi, z drewna i w zasadzie każde oddziały wojskowe, które wchodziły i wychodziły z miasta, albo burzyły, albo planowały, albo budowały nowe elementy. Poznań nigdy w XVII-XVIII wieku nie doczekał się takiego komplementarnego uzbrojenia w dzieła fortyfikacyjne jak Gdańsk, Toruń czy wiele miast europejskich, nie mówiąc już na przykład o miastach francuskich czy niemieckich. Stąd też trzeba było podejść do problemu kompleksowo, ponieważ tak naprawdę nie można było się oprzeć na żadnym dotychczasowych doświadczeniach. Wielkim propagatorem idei powstania twierdzy w Poznaniu właśnie był ówczesny szef sztabu generalnego, generał Karl von Grolman. Generał Grolman przede wszystkim obok jakby wartości strategicznej Poznania położonego nad Wartą, ten ciek wodny czy ta rzeka stanowiła dosyć istotne oparcie dla ewentualnej obrony, również przedstawiał względy polityczne. Generał Grolman wręcz mówił, że twierdza zapobiegnie odwiecznym intrygom i podstępom Polaków. Pamiętamy,
początek XIX wieku, gdzie w 1806 na przykład doszło do powstania nazywanego dzisiaj w historii pierwszym powstaniem wielkopolskim, notabene zwycięskim, właśnie w pełnym tego słowa znaczenia. I Prusacy doskonale wiedzieli, że Wielkopolanie nie tak łatwo dadzą się okiełznać, nie pogodzą się z faktem, że przyjdzie im znowu przez nie wiadomo jak długo żyć pod pruskim panowaniem. Wreszcie koncepcja generała Grolmana zwyciężyła. Tylko dla, jako ciekawostkę chcę powiedzieć, że między nimi rozważano budowę tej wielkiej twierdzy, a w założeniu ona od razu miała być dużą twierdzą, taką twierdzą drugiej czy pierwszej klasy. Rozważano takie miejsca jak Kępno, Dobrzyce, Dolsk, Śrem. No oczywiście możemy rozważać, czy dobrze się stało, czy źle się stało, że twierdza powstała w Poznaniu, a nie na przykład w Kępnie czy w Śremie. Zachowały się na nasze szczęście, można powiedzieć, pierwsze szkice. To jest między innymi szkic Grolmana, osobisty szkic Grolmana, który na ówczesnym planie miasta w bardzo prosty, w taki powiedziałbym schematyczny sposób nakreślił wizję, jego wizję pierwszej twierdzy, która miała powstać. Zwracam uwagę na trzy elementy. Pierwszy element to jest usytuowany na północnej stronie miasta, na tak zwanym wzgórzu winiarskim, bardzo duże założenie, które nazywano od razu cytadelą czy fortem winiary, różnie będzie to się nazywało. Niemcy mówili o Kernwerku, ale my mówimy o cytadeli. Zresztą to założenie fortyfikacyjne od samego początku miało pełnić taką funkcję właśnie cytadeli. Cytadela w tradycji fortyfikacyjnej była miejscem tak zwanej ostatecznej obrony. Tak jak w wczesnym średniowieczu taką funkcję pełniła wieża, tak w czasach nowożytnych właśnie taka cytadela najczęściej właśnie wznoszona na jakimś miejscu, na przewyższeniu, na wzgórzu, na naturalnym wzgórzu nad resztą twierdzy, taką funkcję pełniła. To coś można powiedzieć tak jak w średniowieczu był dolny zamek i górny zamek. To podobna historia. Drugi element to są umocnienia wokół miasta. Od samego początku konsekwentnie proponowano stworzenie takiego pierścienia fortyfikacyjnego i stąd też bardzo często mówimy o tej twierdzy powstałej w pierwszej połowie XIX wieku jako twierdzy pierścieniowej. To był ten podstawowy układ, który miał chronić miasto, miał chronić całą infrastrukturę. Oczywiście ona trochę wychodziła poza ówczesne granice miasta, ale to było to również celowe, przecież zakładano, że miasto się będzie rozwijało. To miała być stolica prowincji, to miała być stolica księstwa, więc jakby rozbudowa miasta, wzbogacenie o instytucje kolejne, państwowe, administracyjne było potrzebne. I chcę zwrócić uwagę również na trzeci element. To są te zewnętrzne dzieła, forty, które niestety, tak jak na początku będą konsekwentnie pokazywane na kolejnych planach, tak później znikną. Właściwie zachowa się tylko ten układ pierścienia lewobrzeżnego, cytadeli i trzeci układ, który będzie konsekwentnie realizowany, to są umocnienia prawobrzeżne. To jest zresztą też swoista ciekawostka, bo jak się patrzy na te plany, to w zasadzie pozornie się wydaje, że tak, front północny jest doskonale umocniony, front zachodni jest doskonale umocniony, a ten, który powinien być najważniejszy, twierdza była budowana przeciwko atakowi rosyjskiemu, a więc na wschód, prawda, musiała być wystawiona. Jak oglądamy te plany, to się okazuje, że można powiedzieć najbardziej skromne, żeby powiedzieć najlichsze umocnienia są właśnie od wschodu. Zagadka, ale spróbuję ją w trakcie wykładu również rozwiązać. Budowę oficjalnie rozpoczęto 23 czerwca 1828 roku i pierwsze prace skupiły się na budowaniu właśnie cytadeli. Na wzgórzu winiarskim, na którym mieściły się osiedla, ciekawostka, również były winnice, stąd też winiary. Ta nazwa nie jest przypadkowa, zachowały się grafiki, w których widać właśnie winnice w Poznaniu. A więc byliśmy miejscem, w którym hodowano winorośle i oczywiście konsekwentnie, można powiedzieć, też produkowano wino. Już niestety, może z powodu tego właśnie, że wyeksmitowano tam tych mieszkańców i tych, którzy uprawiali, musiały te winnice ustąpić budowlom obronnym. I od tego założenia, tego zespołu zaczęto budowę właśnie fortu winiary, czy jak mówimy dzisiaj, cytadeli. Jednym z pierwszych projektów, który był projektem, można powiedzieć, już quasi realizacyjnym, ale jeszcze odnoszącym się do poprzednich, które pokazywałem, jest projekt podpisany przez kolejnego oficera Wojsk Pruskich, Korpusu Wojsk Inżynieryjnych, Raucha, który był właśnie budowniczym fortu Winiary.
bardzo długo, bo od 1815, bo można powiedzieć, że niemalże po decyzji Kongresu Wiedeńskiego aż do 28 roku, do czasów podjęcia decyzji o realizacji, obserwujemy na podstawie zachowanych planów, jak ewoluowały te projekty. One były bardzo różne. Tu na przykład mamy plan Poznania z 1820 roku, na którym zaznaczono, już wrysowano jakby w ten plan cytadelę. On lepiej jest widoczny na zbliżeniu. Ta cytadela, jeśli chodzi o jej plan, jej tak zwany poligon czy założenia, właśnie trochę się różni od tego, co zrealizowano w ostateczności. Po drugim zadaniem, które rozpoczęto niemalże równolegle, ale te prace były bardziej zaawansowane na Winiarach, rozpoczęto również prace związane z tym właśnie pierścieniem lewobrzeżnym. To jest jeden z pierwszych projektów realizacyjnych z 1840 roku, gdzie bardzo wyraźnie widać ten właśnie podstawowy pierścień, który miał stanowić o wyglądzie, o kształcie, o funkcji całej twierdzy. No i to jest bodaj najładniejszy z planów, który pochodzi z 1871 roku, ale jest wyrysowany w plan z 1841. Ale generalnie mówimy, że to jest taki kompletny projekt, plan, który pokazuje gotową realizację, to wszystko, co zostało zbudowane, i mamy tutaj te cztery elementy, bo tak sobie dzielimy je i zresztą tak by one były również postrzegane. A więc mamy cytadelę, mamy ten pierścień lewobrzeżny, mamy tak zwaną cytadelę tumską. Ostrów Tumski, podobnie jak we wczesnym średniowieczu, również miał swoją funkcję militarną, jakby od nowa dostrzeżono tą wartość militarną Ostrowa Tumskiego, i mamy tak zwane umocnienia czy fortyfikacje prawobrzeżne, te właśnie wysunięte na wschód. Takich planów zachowało się kilka, tu pokazuję kolejną wersję, ale one wszystkie konsekwentnie, jakbyśmy się przyjrzeli szczegółom, pokazują te same założenia. Ten plan zresztą jest taką kopią tego poprzedniego planu z 1841 roku i kolejna wersja też pokazująca ten zespół fortyfikacji, o których przed chwilą mówiłem. Jako ciekawostkę chcę Państwu pokazać również plan pochodzący z 1843 roku, z 1843. Proszę się przyjrzeć, bo jest to bardzo charakterystyczny plan. O ile poprzednie plany jakby akcentowały te fortyfikacje, na tym planie tych fortyfikacji praktycznie nie ma. Jeśli się przyjrzymy, to zobaczymy w opisie dopiero na przykład opis rejon fortyfikacyjny, taki bardzo ogólny, ale nie ma tam szczegółów. To jest plan pokazujący Poznań w 1843 roku, przypominam. Jakie jest wyjaśnienie tego? Dlaczego tak się stało? Dlaczego mamy takie plany, w których te fortyfikacje są bardzo ładnie widoczne, a jest taki właśnie z tego samego niemalże czasu, który całej tej infrastruktury militarnej nie pokazuje? Tak sobie myślę, że to jest podobnie jak działo się w planach Poznania, które sprzedawano w kioskach ruchu w latach 70., 80. jeszcze XX wieku, gdzie Poznań, który pokazywano tam, właściwie też w podobny sposób pokazywano. Wszyscy wiedzieli, jak to mówili starzy poznaniacy, że w Poznaniu są fory. Prawda? Tak mówiono o fortach. Taka obiegowe określenie. Jak chodziło się na fory. Jako małe dzieciaki gdzieś tam biegało się na tak zwane fory. I tych forów nigdy nie było. Oczywiście ktoś, kto był wnikliwym obserwatorem rzeczywistości, dostrzegał, że na przykład teren zielony jakoś jest dziwnie ułożony w taki rąb, prawda, który przypominał właśnie forty. To jest podobna historia. Chcę też zwrócić uwagę, że w przeciwieństwie do poprzednich planów, ten plan jest wersją polską. I być może, oczywiście to jest bardzo luźne skojarzenie, być może Prusacy wydali dla ludności polskiej, której w 1943 roku było sporo w Poznaniu, wydali polski plan, na którym nie pokazano tej militarnej infrastruktury. To był taki klasyczny miejski plan. Jak ktoś chciał dojść do jakiejś ulicy, prawda, znaleźć ulicę, to proszę bardzo, ale już nic poza, to była tajemnica wojskowa. Zresztą muszę powiedzieć, że Prusacy byli w tym względzie bardzo niekonsekwentni. To tak na marginesie. Gdy po raz pierwszy zacząłem jakby badać ten problem, byłem zaskoczony. Otóż okazuje się, że z czasów XIX wieku, z tych tak zwanych czasów pruskich, zachowało się kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset widokówek, czy pocztówek właściwie, z Poznania. Duża część pokazuje obiekty militarne. Ja zresztą kilka z nich pokażę, bo dzięki temu jakby dzisiaj wiemy, jak one wyglądały.
Dla mnie zupełnym kuriozum były pocztówki, które były podpisane pozdrowienia z twierdzy Poznań. Jak sobie wyobrażałem, jakby to było dzisiaj, gdybyśmy napisali, albo było na przykład pozdrowienie z garnizonu Poznań. Taka pocztówka była. Już sobie wyobrażałem, jak w wieku XX na przykład żołnierz, który odbywa służbę wojskową w garnizonie poznańskim, wysyła pocztówkę z widokiem swoich koszarów, prawda, z napisem pozdrowienia z garnizonu Poznań. W życiu by się to nie zdarzyło. A więc z jednej strony mamy taką próbę w cudzysłowie utajnienia tej treści militarnej, a z drugiej strony można było, wręcz żołnierze w koszarach mogli zakupić takie pocztówki, do których dopisali do rodzin pozdrowienia z twierdzy Poznań, jako swoistą atrakcję turystyczną pokazywane. To jest to, czego dzisiaj nie możemy się doczekać. Tą twierdzę w całości zakończono w 1839 roku. Zwracam uwagę na tą datę, ponieważ to już jest czas, w którym, jak się za chwilę okaże, twierdza niestety już nie spełniała swojej funkcji. To jest coś, co jakby zaskoczyło w ogóle i realizatorów, i władze pruskie, i nie tylko wojskowe, ale również administracyjne, państwowe. Okazało się, że pierwsza połowa XIX wieku to jest takie przyspieszenie, jeśli chodzi o rewolucję w dziedzinie uzbrojenia przede wszystkim, artylerii, że te twierdze, które były budowane w takim najbliższym otoczeniu na przykład miasta, tak jak było to w Poznaniu, nie dawały gwarancji bezpieczeństwa dla tego miasta. One były za blisko tegoż miasta. Nawet ustawienie tego samego sprzętu artyleryjskiego na wałach, na stanowiskach artyleryjskich w tych fortyfikacjach, czy na tych fortyfikacjach, nie dawało gwarancji, że przeciwnik mógł w miarę swobodnie z odległości 2-3 kilometrów, prawda, wybierać nawet sobie detalicznie punkty i je niszczyć. A więc w 1969 roku, tak naprawdę, gdy skończono twierdzę, prawie że, jak się okaże za chwilę, trzeba było wydać decyzję o tym, że trzeba twierdzę modernizować. Decyzja była, można powiedzieć, przerażająca. Włożono ileś pieniędzy, mnóstwo pieniędzy, można powiedzieć. A jeśli zdamy sobie sprawę, że takich inwestycji militarnych w państwie pruskim było kilkadziesiąt, większych czy mniejszych, ale jeśli chodzi o fortyfikacje, to nie muszę Państwa przekonywać, że jakby te pieniądze, no praktycznie można powiedzieć, zostały wyrzucone w błoto, bo one po prostu okazały się na końcu takim właśnie efektem. Ale fakt się stał faktem, twierdza stała, twierdza powstała, powstały te, jak powiedziałem, tu cztery części. No i spróbujmy przeanalizować te części. Zaczynamy chronologicznie od fortu Winiary, który pokazuje jeden z pierwszych projektów tego fortu. Jak powiedziałem, to założenie fortyfikacyjne ewoluowało i tu spróbuję bardzo szybko pokazać Państwu chociażby kilka takich projektów, które były jakby na gorąco modyfikowane. Założenie było jedno pierwotne, że ma powstać bardzo silny ośrodek obrony. Dlaczego tam? Raz, że ukształtowanie terenu, a więc to wzgórze. Nawet dzisiaj, gdy staniemy sobie na stokach Cytadeli, prawda, gdy już nie ma tych fortyfikacji, to właściwie miasto jest widoczne, prawda? Miasto jest jakby, jak to się mówi, na dłoni. To jest ta idea Grolmana, który mówił, że Cytadela ma być strażnikiem dla miasta. Ale strażnikiem nie tylko tym, który broni przed zewnętrznym wrogiem, ale jest ostrzeżeniem przede wszystkim dla Polaków. To jest taki swoisty palec, który groził Polakom, nie knujcie, nie kombinujcie, bo możemy was bardzo szybko zniszczyć. To jest kolejny projekt, pokazuję go, być może on jest mało czytelny, ale jeśli się przyjrzymy, to proszę zwrócić uwagę, że plan Cytadeli został wrysowany w istniejącą sytuację, gdzie jeszcze są domy cywilne, są osiedla, a więc to jest taka ciekawostka, że jakby na żywym organizmie projektowano, prawda, założenia obronne. To jest taki plan, który w większości, można powiedzieć, został zrealizowany. I kolejny z 1956 roku, gdzie już właściwie Cytadela miała kształt, próbowano jeszcze, mówiąc po poznańsku, kombinować, co by tu jeszcze zmienić. Aczkolwiek możemy powiedzieć, że jest to jakiś plan cząstkowy, pokazujący przede wszystkim założenia koszarowe. No i to jest rekonstrukcja Cytadeli, takie jak ona została zrealizowana, w takim kształcie. A więc mamy ten fort Winiary zasadniczy, który mamy front
prawie że klasyczny front, taki jeszcze chciałoby się powiedzieć XVII-wieczny, bastionowo-redditowy. I mamy z tyłu jakby na zapleczu od strony miasta, bo to, ten dół rysunku to jest strona miasta, mamy dwa forty, które broniły dostępu, podejścia do samej cytadeli. Fort Świętego Wojciecha i fort Rona, który bronił przede wszystkim przejścia przez Wartę, które było bezpośrednio skomunikowane z cytadelą. No i to jest fragment, ten sam plan na oryginalnym fragmencie planów pruskiego. Ogromnym szczęściem dla badających przeszłość twierdzy pruskiej jest to, że zachowały się niemal kompletne plany pruskie, na podstawie których możemy dzisiaj z dużą dokładnością, precyzją czytać je i właściwie znajdujemy wszystkie detale, bo rzeczywiście one są bardzo dobrze przygotowane. Będę posługiwał się w trakcie wykładu jeszcze kilka razy tymi planami. I to jest ciekawe zdjęcie. Ciekawe zdjęcie, ponieważ jest to ostatnie zdjęcie, ostatnie ujęcie z lotu ptaka. To była taka seria w okresie międzywojennym, seria zdjęć lotniczych, które pokazywało miasto. Jedno z tych zdjęć pokazuje cytadelę. Co jest szczególnego w tym zdjęciu? To, że jest to ostatni, chciałoby się powiedzieć, portret cytadeli w pełnym jej kształcie. Jak wiadomo, w 1945 roku cytadela uległa zniszczeniu, później rozebraniu i w zasadzie to zdjęcie jest ostatnim takim zapisem cytadeli, tak jak ona w rzeczywistości wyglądała, ponieważ po odzyskaniu niepodległości, po 1918 roku, cytadela w dalszym ciągu była własnością wojska, była w posiadaniu wojska, tym razem oczywiście Wojska Polskiego. Tu znajdowały się różne instytucje wojskowe, szkoły, kursy, część garnizonu, magazyny, a więc ona była użytkowana. Tam się nic nie zmieniło od czasów pruskich, jeśli chodzi o kształt architektoniczny. Cytadela była również przedmiotem właśnie takich pocztówkowych widoków. Tu mamy cytadelę jako główny element widoku miasta, obok ratusza, obok katedry. To też jest znamienne, prawda? Pocztówka pochodzi z 1935 roku. I tak wygląda dzisiaj cytadela. Jak powiedziałem, cytadela w większości została zniszczona w wyniku działań wojennych w 1945 roku. Chcę zwrócić uwagę na te czerwone plamy. To są fragmenty, które do dnia dzisiejszego zachowały się, które są widoczne. Ja nie mówię o tych, które zostały przysypane ziemią, ale to są te elementy, które dzisiaj możemy zobaczyć. Jak Państwo widzicie, niewiele z nich zostało, ale spacerując po dzisiaj parku Cytadela, możemy od czasu do czasu napotkać właśnie na jakieś fragmenty murów, jakieś fragmenty budowli. To są właśnie te charakterystyczna czerwona cegła. To są właśnie resztki Cytadeli, które dzisiaj, myślę, że ja mówię to z żalem, ponieważ gdyby zachowała się Cytadela w takim kształcie, to byłaby to atrakcja turystyczna na skalę światową. Rzeczywiście, jeśli porównujemy tego typu założenia nawet w Europie, ja nie mówię już o dawnym terenie państwa pruskiego, to poznańska cytadela była najdoskonalszym wytworem tej epoki i rzeczywiście przykładowym. Wręcz ona funkcjonowała jako taki przykład teoretycznych różnych rozpraw fortyfikacyjnych. Właśnie poznańska cytadela była tutaj pokazywana jako przykład znakomitego rozwiązania technicznego, militarnego. Szkoda, można powiedzieć, ale tak się stało. Cytadela była miejscem, którym stacjonował przede wszystkim załoga tejże cytadeli, a więc to był głównie budynek koszarowy, tak zwana reduta koszarowa z dużym placem, gdzie odbywały się ćwiczenia, parady, musztry. Tu mamy taki rzut perspektywiczny, rekonstrukcję oczywiście owej reduty, cały zespół. Nieprzypadkowo on jest zamknięty, ponieważ ta reduta koszarowa również miała swoją wartość militarną, obronną. W momencie, w którym, można powiedzieć, wróg przekroczył pierwszą linię obrony, koszary mogły stanowić taką właśnie ostatnią redutę obronną. Ten budynek był przystosowany do samodzielnej obrony. To jest jedno z zdjęć okresu międzywojennego, wjazdu na cytadelę. Proszę zobaczyć, że ten wjazd był bardzo skromny. To taka, można powiedzieć, furtka, żadna brama wielka, prawda? Ale to też ze względów właśnie na ochronę, na obronę, żeby łatwiej było zamknąć ten cały budynek. Okna, które mogły być łatwo strzelnicami i tak dalej, i tak dalej. Budynek sam masywny, z potężnymi murami. Drugim elementem,
To jest właśnie ta linia zewnętrzna, która składała się z bastionów i rawelinów. Tu pokazuję jako przykład, bo one były bliźniaczo do siebie podobne. Trzy takie raweliny. Rawelin trzeci, rekonstrukcję znowu, która jest takim prawie, że założeniem jeszcze nowożytnym, które realizowano jeszcze w XVII-XVIII wieku. Oczywiście ona jest bardziej rozbudowana. Charakterystycznym elementem jest centralne ustawienie tak zwanej redity, takiego półokrągłego budynku, który będzie dominował w pozostałych elementach również tego założenia fortyfikacyjnego. To jest ciekawa rekonstrukcja Rawelinu pierwszego z kolei, jak powiedziałem, to były założenia bliźniacze. On pokazuje, jak widoczne były, czy niewidoczne raczej były te założenia. One były schowane w ziemię. Także z daleka po prostu przeciwnik dopiero w ostatniej chwili jakby dostrzegał, że są jakieś tam budowle. One wszystkie były schowane do ziemi. O ile w średniowieczu, pamiętamy, fortyfikacje wychodziły z ziemi, prawda? Im wyższe, tym lepsze, tym wydawało się pewniejsze. O tyle od czasów nowożytnych, od połowy XVII wieku, fortyfikacje zaczynają być chowane. Aż do czasów nam współczesnych, gdzie nawet mamy fortyfikacje schowane kilka kilometrów pod ziemię. Czasami nie wiemy, że chodzimy na przykład po jakichś założeniach fortyfikacyjnych ogromnych. Ale to jest taka tendencja, która mówiła, w przeciwieństwie do tego założenia średniowiecznego, fortyfikację trzeba schować, prawda? Bo ona nie może wystawać, bo wtedy jest łatwiejsza do zniszczenia. Ją schowamy w ziemię, jest trudniejsza do zniszczenia. Dzisiaj, jak powiedziałem, tych pozostałości zostało bardzo niewiele. To jest jedna z części, tak zwany kojec Rawelinu III, plac broni, więc to są takie elementy, które się zachowały. To jest ciekawe ujęcie, to jest taki szczyt, to najdalej wysunięte miejsce Rawelinu III. On tak dzisiaj wygląda. Niestety jest zarośnięty, on wtedy nie był zarośnięty, był odkryty. Oczywiście to są tylko ruiny, ale jak się przyjrzymy temu zdjęciu, to widać wyraźnie linię tego charakterystycznego trójkąta Rawelinu. No i drugi element to były bastiony, a w zasadzie właśnie podobne do bastionu, bo to nie są klasyczne bastiony XVII-wieczne, prawda? Te pięcioboczne, ale ponieważ one dzięki temu usytuowaniu uzyskały taką formę bastionowatą, można powiedzieć, nazywamy je popularnie bastionami i też one były istotnym elementem tej czołowej, północnej flanki cytadeli. No niestety dzisiaj te fragmenty też nie są zbyt reprezentacyjne, może malownicze, tu w takim zimowym anturażu, ale nie pokazują jakby istoty rzeczy, dzisiaj już niestety nie zachowały się w większej całości. No i ostatni element to były tak zwane reduty, czyli można powiedzieć dzieła, które zamykały czy przedłużały centralnie położone koszary. Tu jest fragment planu, tej rekonstrukcji planu, gdzie mieliśmy takie cztery reduty, dwie po jednej, dwie po drugiej, symetrycznie ustawione. Tu mamy rekonstrukcję, to był wał, oskarpowany wał z szeroką 9-metrową fosą, który bronił dostępu do cytadeli właśnie od strony południowej, od strony miasta. Jak powiedziałem, dwoma uzupełniającymi dziełami były dwa forty. Fort Rona, którego plan zachował się, z takim charakterystycznym założeniem redytowym. Fort Rona zaczął jakby swoją działalność od takiego klasycznego przyczółka mostowego. W rejonie cytadeli płynie Warta, czy wtedy płynęła Warta. Ona została trochę przesunięta współcześnie. I trzeba było znaleźć sposób na ochronę mostu, który łączył rejon miasta, czy właściwie rejon prawobrzeżny z cytadelą. I w związku z tym przerzucono tam most z urządzeniami hydrotechnicznymi i dla ochrony tego ustanowiono właśnie taki przyczółek, a później urządzenie fortowe z takim budynkiem redytowym, który jako jeden z niewielu, tu mamy rzut taki perspektywiczny, rekonstrukcję. Mówię o tym budynku centralnie, który stoi za tym mostem, śluzą, bo właściwie to był most i śluza jednocześnie. Mówię o tym dlatego, że jest to jeden z kilku, bodajże dwóch, jeśli dobrze pamiętam, elementów poza cytadelą. Elementów, które zachowały się do dnia dzisiejszego z tej twierdzy z pierwszej połowy XIX wieku. To jest Fort Rona i taki blockhouse, który pokażę Państwu również z lewobrzeżnych umocnień. Z tej całej potężnej fortyfikacji, z potężnej twierdzy w zasadzie dzisiaj możemy oglądać dwa elementy. Reszta została po prostu zniszczona, rozebrana. Niemcy najpierw świadomie rozbierali część tych fortyfikacji, jak powiedziałem, po 1969 roku. Później oczywiście potrzeby rozbudowy miasta, chociażby materiał, bardzo dobra cegła, powodowało, że rozbierano te budynki. W
Fort Rona i ten blockhaus zachował się. Fort Rona zachował się między innymi dlatego, że bardzo szybko został jakby zajęty przez elektrociepłownię miejską jako taki element tej infrastruktury tego zakładu. Blockhaus dlatego, że został przysypany i funkcjonował jako schron przeciwlotniczy. On przez długie lata był po prostu niewidoczny. Jak bardzo często żeśmy przechodzili, to na pewno nikt nie przypuszczał, że tam jest jakiś tam element fortyfikacyjny. Dzisiaj zachowała się część tej redity, tego budynku takiego zwartego. On niestety został pozbawiony tych takich zaobleń charakterystycznych. Został tylko ten zasadniczy korpus. Jakbyśmy się przyjrzeli, to z tego zaoblenia zachowały się tylko niestety fundamenty. No i we wnętrzu te przestrzenie w miarę są jeszcze oryginalne. One nie zostały mocno zniszczone. I drugi fort, który był po stronie zachodniej, to był Fort Hackel, był nazwany później po polsku Fortem Świętego Wojciecha. Stał opodal kościoła Świętego Wojciecha. Tu z kolei, o ile to założenie redditowe, to takie koszarowe, miało taki kształt wrzecienowaty, tu ten główny budynek mamy w kształcie takiej wieży nawiązującej do jeszcze XVIII-wiecznych wieży maksymiliańskich czy Montaliberta, francuskiego fortyfikatora, stanowiących właśnie taką wieżę obrony. Taką nawiązującą jeszcze, jak powiedziałem tu już dzisiaj, wieżę średniowieczną, która właśnie stanowiła taki ostateczny punkt obrony. Niestety założenia się nie zachowały, ale to jest też przykład jednych pocztówek, właśnie pokazujących jakby dwa etapy. Tą właśnie wieżę, tą redditę fortu Świętego Wojciecha, to jest to zdjęcie górne i zdjęcie dolne, które pokazuje etap rozbiórki. Jeśli Państwo jesteście zdziwieni, dlaczego on jest tak opisany, otóż chcę powiedzieć, że kiedyś pocztówki pisano właśnie po tej stronie, pisano tekst. I dlatego wiele mamy takich pocztówek, które są zapisane, te obrazki są zapisane. Dzisiaj to robimy na odwrocie, a wtedy pisano po prostu na stronie, gdzie było zdjęcie czy jakiś tam widoczek. To jest rekonstrukcja właśnie tego całego węzła Fortu Świętego Wojciecha ze śluzą i z podejściem, taką estakadą prowadzącą do budynku koszarowego. A więc mamy wysunięty fort zewnętrzny broniący podejścia do cytadeli. Z jednej strony i z drugiej strony, a więc Fort Rona, Fort Wojciecha. Część z tych elementów zachowała się chociażby w postaci tak zwanej małej śluzy. To jest mniej więcej ten rejon Cytadeli, w którym znajduje się Muzeum Armii Poznań. To jest właśnie element tego zespołu obronnego zewnętrznego. No i to jest właśnie ta okrągła redita z zdjęcia, które się zachowały. To jest z kolei taki rysunek z 1838 roku, który pokazuje właśnie zespół śluzy i redity fortu Hack. Tu lepiej widoczne, to jest właśnie ta sytuacja, którą pokazywałem przed chwilą, na takiej rekonstrukcji graficznej, współczesnej już, gdzie widzimy na wzgórzu właśnie ową redutę koszarową i na dole mamy właśnie małą śluzę i fort Hackel. Kolejnym elementem, przypominam, było ich cztery, to jest Cytadela na Ostrowie Tumskim, czy w skrócie Cytadela Tumsk. I tutaj też mieliśmy szereg umocnień, dzieł. Chcę zwrócić uwagę na jedną z nich, bo to jest ciekawostka. Otóż to jest projekt, oryginalny projekt pruski, tak zwanej lunety katedralnej. To jest takie dzieło oparte na wale ziemnym, usypanym w kształcie bastionu. Ale to, co jest niewątpliwą ciekawostką, to jest taki czerwony prostokąt. Ten czerwony prostokąt to jest budynek Akademii Lubrańskiego, który jest na Ostrowie Tumskim. Prusacy, naród praktyczny, stwierdzili, że mury są na tyle grube, że nie ma sensu budowania redity, takiej właśnie koszarowej redity, że trzeba po prostu ten budynek wykorzystać. I tak rozplanowali tą lunetę katedralną, że ten budynek Akademii znalazł się prawie że centralnie, tak jak powinno być w założeniach redditowych. O, właśnie tu widzimy taką rekonstrukcję, gdzie na pierwszym planie mamy ten budynek. Dzisiaj ten budynek jest przerobiony, że tak powiem, ale jak się przyjrzymy murom, a przede wszystkim jak zobaczymy, jak grube są te mury, to łatwo jest nam uwierzyć, że ta praktyczność tego budynku mogła zwyciężyć. I to jest jeden z rysunków. Głównym, centralnym miejscem owej Cytadeli Tumskiej była tak zwana reduta katedralna. To jest taki pięciobok, który w centralnym miejscu stała
podobna jak w forcie świętego Wojciecha, wieża taka właśnie redditowa. Był to budynek, który miał za zadanie bronić właśnie, o właśnie tu mamy taki rzut perspektywiczny tego miejsca, a więc doskonale ufortyfikowane miejsce z mokrą fosą, bo zasilaną przez nurty warty, z centralną wieżą, solidną wieżą, w której mogły być kilkadziesiąt stanowisk artyleryjskich, kilkaset osób załogi, a więc bardzo silny punkt obrony. To jest oryginalny plan właśnie tej wieży i tu mamy i zdjęcie, i rysunek, czy odwrotnie rysunek i zdjęcie tej samej wieży. Tak ona wyglądała na jednym z widoków, który zachował się, robiony z drugiego brzegu warty. Widać wyraźnie górującą, tą górną kondygnację tej wieży redditowej. No i to jest zdjęcie też dokumentalne, zdjęcia z rozbiórki. To też jest bardzo charakterystyczne, że mamy wiele zdjęć pocztówek, jak powiedziałem, które pokazują rozbiórkę fortyfikacji. Może to jest jakiś symbol, ale przypominam, to nie Polacy robili te zdjęcia i nie, to są pruskie zdjęcia, więc to jest taka trochę masochistyczne, że tak powiem, podejście do problemu. Ale tak mamy. I to jest bardzo ciekawe zdjęcie, takie właśnie z tej serii zdjęć lotniczych, które pokazuje tak zwany natrzaniec katedralny, czyli wał ziemny, który bronił katedry i zabudowań katedralnych. Tu mamy rekonstrukcję tego natrzańca. No i ciekawostka, która do dzisiaj części przetrwała, to jest rekonstrukcja tak zwanego jazu katedralnego albo śluzy katedralnej. Tak ona wyglądała, bo plany się zachowały. To jest taka rekonstrukcja rysunkowa. Było to urządzenie hydrotechniczne. Takich urządzeń hydrotechnicznych było bardzo wiele. Też postaram się pokazać dlaczego, ponieważ woda w koncepcji budowy twierdzy miała odegrać bardzo istotną rolę. Jeśli pokażę to zdjęcie, to pewnie części z Państwa się skojarzy, gdzie to jest. To jest właśnie widok ze środki. No i za chwilę, to jest jeden z widoków, ona tak właśnie stoi, stała prawie, że vis-a-vis katedry. I za chwilę będziemy podziwiali coś takiego. Otóż w ramach rewitalizacji i budowy takiego ośrodka historii Ostrowa Tumskiego, może nie dokładnie odtwarzam w tej chwili pełną nazwę, postanowiono odtworzyć śluzę katedralną. Oczywiście nie jako śluzę, ale jako kładkę, która ma łączyć tą budowlę, starą XIX-wieczną budowlę przyczółka śluzy z nowoczesną bryłą tej instytucji muzealnej, która ma znowu spinać oba brzegi warty, Śródkę i Ostrów Tumski. Ciekawa, kontrowersyjna co prawda propozycja, ale może się przyjmie. To jest jakby pełen wymiar tych umocnień na Ostrowie Tumskim. Bardzo istotnym elementem były, jak powiedziałem, umocnienia prawobrzeżne, ponieważ one miały stanowić ten pierwszy punkt zatrzymania potencjalnego przeciwnika, jako dla armii pruskiej na pewno w ich przekonaniu mieli być Rosjanie. To jest taka próba pokazania wszystkich elementów. Ja ich wszystkich nie będę omawiał, ale chcę zwrócić uwagę na jeden bardzo ważny szczegół. To jest właściwie główne założenie umocnień, które na prawym brzegu powstały. One z pozoru wyglądają na ustawione w bezładzie takim. Nie ma tam żadnej logiki. Tu fort, tam coś, tam prawda, jakieś tam umocnienia. Ale te rysunki pokazują, że w tym pozornym bałaganie jest logika. Ta logika polega na tym, że dzieła prawobrzeżne, te dwa duże forty i tak zwaną lunetę cybińską, ustawiono w kształcie tak zwanego dzieła koronowego. Dzieło koronowe to jest jedno z założeń jeszcze XVII-wiecznych fortyfikacji nowożytnych. Jeśli spojrzymy na tą rekonstrukcję, szczególnie ten rysunek po prawej stronie czarno-biały, to proszę zobaczyć na te strzałki, jaki znakomity sposób te dzieła są ze sobą połączone liniami ognia. One się, jak to zwykło się mówić, może ładnie, nieładnie, pokrywają się ogniem. I to jest cała potęga tego założenia. Z tego bezładu, okazuje się, pozornego bezładu, okazuje się, że jest to głęboka myśl fortyfikacyjna, projektowa. One są ustawione. I jeśli zważymy, że na zapleczu mamy tą cytadelę Ostrowa Tumskiego, to mamy potężne założenie fortyfikacyjne, które znakomicie miało się sprawdzić w momencie zagrożenia.
I tu mamy elementy poszczególne na oryginalnych planach czy rekonstrukcjach tych założeń. Te dwa podstawowe założenia to były bliźniacze, podobne do siebie dwa forty, fort reformatów i fort Rocha, które stanowiły takie skrzydła tego założenia. Również z bardzo ciekawym budynkiem, takim redditowym w kształcie półksiężyca. Potężne, jak chociażby widać z tego założenia tutaj, tego rzutu jednego z pięter, założenia obronnego, które mogło pomieścić sto kilkadziesiąt stanowisk ogniowych, tak piechoty, jak i artylerii. I to są zdjęcia fortu Rocha, brama wjazdowa, nawiązująca trochę do takiego średniowiecznego zamku, ale to jest też charakterystyczne dla tej XIX-wiecznej architektury fortyfikacyjnej. Ona gdzieś tam nawiązywała w dużych częściach do architektury właśnie takiej średniowiecznej, do zamku średniowiecznego, prawda? Szczególnie wjazdy. No i tak to wyglądało, te umocnienia prawobrzeżne wyglądały w 1889 roku. To jest też bardzo ciekawe. W momencie, w którym Prusacy podjęli decyzję o zlikwidowaniu twierdzy tej budowanej przez kilkadziesiąt lat przez pierwszą połowę XIX wieku, właściwie nie ruszono tej części prawobrzeżnej. Późniejsza twierdza fortowa stanowiła tylko uzupełnienie tego zespołu prawobrzeżnej fortyfikacji. To jest też odpowiedź, niedawno jak wczoraj słyszałem taką opinię po raz kolejny, dlaczego Poznań odwrócił się od Warty. Prawda? Dziś jest modny temat, powrót, prawda, tworzenie bulwarów, prawda? I wszyscy mówią, wszędzie są, miasto idzie do rzeki, a Poznań się odwrócił plecami. Otóż to jest wyjaśnienie. To jest wyjaśnienie, dlaczego Poznań odwrócił się od Warty. On musiał się odwrócić, ponieważ decyzje wojskowe, decyzje militarne były ważniejsze od funkcji mieszkalnej, funkcji cywilnej. Skoro były tutaj budynki o charakterze militarnym, nie można było budować osiedli mieszkaniowych, prawda? To jest proste. Ta zabudowa wojskowa, chcę przypomnieć, funkcjonowała do czasów powojennych jeszcze. Jeszcze po wojnie część z tych budynków, które tutaj funkcjonowały, część z tych umocnień, które się zachowały, były w gestii wojska. To dopiero lata 60., 70. XX wieku pozwoliły na odblokowanie. Tym sposobem powstały rataje, prawda, czy później tak zwany Górny Taras, czy osiedle warszawskie, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Do tego czasu tam był koniec Poznania. Tam się nic nie działo, ponieważ to było w gestii wojska. W związku z tym też nie można było jakby tego miasta do tych założeń przybliżyć. I został nam bodaj ostatni element. To jest pierścień lewobrzeżny. Ten wydawał się najbardziej potężny, najbardziej widoczny, który zamykał miasto, chronił miasto, ale jednocześnie zamykał. Budownictwo wojskowe, budownictwo militarne, fortyfikacyjne ma to do siebie, że z jednej strony sprzyja miastu, miejscu, które jest chronione, bo chroni mieszkańców, chroni jego zakłady pracy, warsztaty pracy, a z drugiej strony on zamyka miasto. To jest tak jak w średniowieczu mury obronne, prawda? Z jednej strony mieszkańcy czuli się pewni, ale też z drugiej strony po pewnym czasie okazywało się, że te mury ich krępują. Oni nie mogą wyjść na zewnątrz z rozbudową, przecież przybywało ludzi. W Poznaniu było dokładnie tak samo, zresztą we wszystkich twierdzach XIX-wiecznych było dokładnie tak samo. Ten pierścień był takim pierścieniem, który trochę zaciskał się na szyi mieszkańców, mówiąc, używając takiej bardzo górnolotnej przenośni. Ale fakt jest faktem, trzeba było to zrobić. Podstawą fortyfikacji lewobrzeżnych były tak zwane reddity. Ja już kilka razy wspominałem o tych redditach, bo one stanowiły takie kluczowe pozycje. Były reddity, które dzisiaj są nazywane dość powszechnie, nawet w literaturze fachowej, bastionami. Dlaczego bastionami? Dlatego, że one w tym narysie przypominają właśnie takie bastiony nowożytne. To jest właśnie jakby ten pierścień lewobrzeżny, w którym mieściły się właśnie owe bastiony, mieściły się wały między bastionami. To był obwód zamknięty, trochę podobny właśnie do założeń średniowiecznych, ciągły. No i oczywiście istotnym elementem tego układu były bramy. Miasto musiało funkcjonować, miasto musiało żyć. W związku z tym tych bram trochę było i one stanowiły również element fortyfikacyjny, ponieważ te bramy były bramami ufortyfikowanymi. To jest jeden z fragmentów oryginalnego planu, który pokazuje fragment lewobrzeżnych umocnień. Dzisiaj byśmy mogli powiedzieć od strony Wildy z tej strony. Tak to mniej więcej miało wyglądać. No i po kolei mieliśmy sześć takich bastionów. Szybciutko sobie tylko przejrzymy, bo one były do siebie bardzo podobne. Różniły się tylko kształtami
jakby planami, sposobem budowy owych redit koszarowych, które były takimi centralnymi miejscami obrony, ponieważ tam był to nie tylko, przypominam, budynek koszarowy, ale również bardzo ważny punkt obrony, taki kluczowy punkt obrony. Te bastiony, jak powiedziałem, były połączone wałami, a więc umocnieniami ziemnymi. Przed nimi były szerokie fosy, suche fosy, ponieważ nie można było ich wypełnić wodą, ponieważ ukształtowanie terenu, co zresztą znana jest sprawa od średniowiecza, nie pozwalała na wypełnianie tych fos wodą. Zresztą bardzo rzadko w XIX wieku używano tak zwanych mokrych fos. Chyba że była to tak zwana twierdza nadmorska, to wtedy, mając jakby naturalne zaplecze w dostępie do wody, ponieważ warunkiem utrzymania fosy było zapewnienie jej ruchu. Każda stojąca woda w fosie powodowała, że po kilkunastu latach ta fosa po prostu ulegała degradacji. Ponieważ woda stojąca ma to do siebie, że tam się dzieje życie w najzwyczajniej świecie i ona po prostu w pewnym momencie przestaje być dobrem, tylko przeszkadza. A jeśli dodamy do tego to, że mieszkańcy bardzo łatwo, tak powiem, korzystali z fosy jako śmietniska miejskiego, no to sobie możemy wyobrazić, co się dzieje. Tak na marginesie przypomnę, skojarzyłem sobie teraz obrazki, które pokazywano w telewizji Wisły, która od 600 lat ma najniższy poziom. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, co tam w tej Wiśle jest, prawda? Wszystko można znaleźć. Przy okazji się okazało, jak to wygląda. Doskonale zachowały się plany, oryginalne plany tych redit, także tak sobie marzę, że jakby dzisiaj przyszło nam odbudować chociażby jedną taką reditę, to mamy gotowe plany do odbudowy. Jak powiedziałem, te bastiony stanowiły podstawę do tworzenia tego kręgu. W latach 70., gdy przystąpiono do rozbierania tych urządzeń, zachowano część, między innymi zachowano słynny Fort Grolman. To dla starych poznaniaków jest takie hasło, które się kojarzy bardzo, bardzo różnie, ale ten Fort Grolman, mówię o redicie tej Grolmany. Tu jest taki fragment, pokazuje fragment planu miasta, w którym ten Fort Grolman już jako budynek, on pełnił różne funkcje, magazynowe, więzienne, to było więzienie wojskowe na przykład przez długie lata, pełnił swoją funkcję. W latach 50. Fort Grolman został rozebrany. Tu też mamy kilka zdjęć takich pokazujących poszczególne etapy rozbiórki. Oprócz tych elementów, o których mówiłem, fortowych, mamy również, jak powiedziałem, bramy. Tu przy okazji chcę pokazać drugi element, który zachował się. To jest fragment bastionu czwartego, bastionu Kolomb. I z tego bastionu zachował się jeden element. To jest ten blockhouse, o którym mówiłem. Taki mały budyneczek, który był na samej szpicy tego urządzenia, tego zespołu, który tworzył właśnie to bastion numer 4. Dzisiaj tam znajduje się lokal gastronomiczny, zresztą odbudowany, odrestaurowany przez miłośnika fortyfikacji, można powiedzieć na szczęście, bo nie wziął tynku i nie zatynkował tych wszystkich cegieł, prawda, tylko zachował infrastrukturę całą. Jak powiedziałem, częścią tych urządzeń były również bramy i chciałem Państwu pokazać również owe bramy. Zatrzymam się może na jednej z nich najbardziej znanej, na bramie berlińskiej. Brama berlińska, która stała mniej więcej na wysokości, i to ze względu na uniwersytet, że tak powiem, mówię o tym również, stała na wysokości Placu Mickiewicza. To jest to skrzyżowanie Świętego Marcina i Alei Niepodległości. Dzisiejsze Aleje Niepodległości przed wojną miały nazwę ulicy Wały. Nieprzypadkowo, ponieważ tam biegły właśnie owe wały fortyfikacyjne. Jednym z tych elementów była brama berlińska. Brama berlińska, która prowadziła do miasta, ona pełniła bardzo ważną funkcję, ponieważ w momencie, w którym wybudowano linię kolejową, to była najbliższa brama prowadząca z dworca do miasta. Efekt tego był taki, że z tak zwanej jednotraktowej, czyli tego takiego jednego przelotu, bardzo szybko bramę berlińską trzeba było rozbudować i zbudowano tam drugi trakt, który między innymi puszczono pierwszy tramwaj w Poznaniu. Pierwsza linia, która prowadziła właśnie z dworca głównego na rynek, to właśnie przejeżdżała pod bramą berlińską. Brama berlińska, która była bohaterem licznych widoków, pocztówek. I właściwie tym sposobem mamy przedstawione w ogromnym skrócie, bo można by tutaj jeszcze długo rozmawiać na ten temat. W dużym skrócie pokazałem Państwu, czy spróbowałem Państwu pokazać cały ten zespół twierdzy, która od 1828 roku była budowana. I już na koniec.
Budowa twierdzy była ogromnym przedsięwzięciem technologicznym. Żeby zbudować twierdzę, podstawowym materiałem była cegła. Trzeba było zbudować kilkanaście cegielni, które pracowały tylko na zaopatrzenie twierdzy. Proszę zwrócić uwagę na tą mapę, którą osią jest linia Warty. Nieprzypadkowo z tych 12 cegielni, które zaopatrywały Poznań czy twierdzę w materiał budowlany, są one usytuowane nad Wartą. Dlaczego? Dlatego, że można było łatwo, tanio spławić wypaloną, gotową cegłę do Poznania właśnie nurtem Warty. A więc koszty transportu były... Ale też proszę zwrócić uwagę, że najdalej wysuniętą cegielnią był Gorzów. To jest kawałek drogi, chciałoby się powiedzieć, prawda? Ale oczywiście najwięcej tych cegielni było w promieniu bezpośrednim Poznania. Dzisiaj, jak Państwo będziecie chodzić po Cytadeli na przykład, to proszę zwrócić uwagę, że na niektórych cegłach są charakterystyczne wybite stemple z nazwami. To są znaki własnościowe cegielni. Można bardzo łatwo odczytać, skąd pochodziła dana cegła czy dany fragment muru, bo one były znakowane. Taki znak własności, który zresztą do dnia dzisiejszego się używa. I w tych fragmentach widoczne są nazwy właśnie tych cegielni. I obiecałem Państwu na koniec, że wyjaśnię, jaką funkcję miała spełniać woda. Pokazuję rekonstrukcję. Przewidywany efekt spiętrzenia wody wszystkimi tymi urządzeniami hydrotechnicznymi, których było kilkanaście w całym systemie twierdzy. To jest sytuacja, która mogła się zdarzyć w momencie zagrożenia bojowego, militarnego, w którym spiętrzono wody Warty i jej dopływów bezpośrednio płynących, na przykład Cybiny, która płynęła w okolicach Poznania. Proszę zwrócić uwagę, te zalewy były istotnym elementem, można powiedzieć piątym elementem, bardzo ważnym elementem twierdzy. Teraz dopiero twierdza jest przygotowana do obrony. Te rozlewiska były wzmocnieniem tego potencjału, który został wybudowany. I też proszę zwrócić uwagę, że nieprzypadkowo tych rozlewisk najwięcej jest od strony wschodniej. A więc ten pozorny, ta uboga infrastruktura, która na prawym brzegu nam się pojawia, ten pozorny bałagan, chciałoby się powiedzieć, w tych budowlach, w tym momencie staje się bardzo logiczny. Tu jest cała logika, cała tajemnica potęgi tej twierdzy, która niestety, zanim weszła do użytku, musiała zostać rozebrana. I już na koniec. Tak wyglądał Poznań, to jest plan z 1896 roku, w którym już częściowo rozebrano urządzenia fortyfikacyjne, szczególnie na lewym brzegu, ale proszę zwrócić uwagę, jeśli przyjrzymy się, to zostały te zabudowania relitowe, ale dzięki temu Poznań zyskał tereny zielone, ponieważ architekci stworzyli cały system bulwarów, chociażby fragment Alei Niepodległości. To jest właśnie skutek takiego mądrego myślenia, co zrobić z terenami pofortecznymi. Stworzyć tereny zielone. Dzisiaj, gdy chwalimy się, że Poznań jest zielonym miastem, to jest zielony dlatego, że była tutaj twierdza. I tym takim może stwierdzeniem pozwolę sobie skończyć mój wykład. Dziękuję bardzo.